Dobry wieczór, dializiaki. No to czas na obiecany już film na temat cewnika. Co musimy wiedzieć od razu, to to, że są dwa rodzaje cewnika. Jeden jest tunelizowany, czyli ten taki na stałe, i jeden jest nietunelizowany, czyli tymczasowy, który zakłada się na ostro. On może być założony w kilku przypadkach. Na początku, na przykład, jeżeli ktoś trafi na ostro, nie wiedział, że jest chory, tak jak ja trafiłam na ostro i musiałam tą dializę mieć w przeciągu jednej doby już wykonaną. To jest właśnie zaleta cewników nad przetokami, że jeżeli założy się cewnik, to można dializę wykonywać już tego samego dnia. Natomiast z przetoką czekamy, ale to nie jest temat przetoki, tylko cewnika, więc skupmy się na tym. Cewnik tunelizowany, czyli tak zwany permanentny, taki na długo, będzie wymagał od nas uwagi i to już nie jest tak, że można tego się nauczyć jak dieta i po prostu tym nie myśleć, robić coś z automatu. Tutaj niestety jest już tak, że musimy na niego uważać i to częściej niż Wam się w ogóle wydaje. W sensie nie jest moją intencją to, żeby Was zniechęcać do cewnika czy przestraszyć. Ja po prostu będę mówiła jak jest. Posiłkuję się tutaj nie tylko tą wiedzą, którą zdobyłam na sobie, ponieważ ja miałam tylko cewnik ten tymczasowy i miałam go jedynie 2 miesiące, no ale mniej więcej swoje przeżyłam. Nie doszło u mnie do żadnego zakażenia, ale to dlatego, że ja naprawdę bardzo dobrze trafiłam, jeżeli chodzi o moją stację dializ. Najpierw tam spędziłam 3 tygodnie i nauczono mnie tych wszystkich rzeczy, na co trzeba zwracać uwagę, co trzeba stosować. I ja Wam teraz o tym opowiem. Co to w ogóle jest cewnik? Cewnik jest dostępem, który umożliwia nam to, żeby można było u nas przeprowadzić zabieg hemodializy, czyli pobrać od nas zatrutą krew i drugim kabelkiem oddać już wyczyszczoną. No i teraz nie będę się tutaj zagłębiać w to, jak to medycznie wygląda i od tej strony tej właśnie maszyny, jak to działa, bo to mniej więcej wiecie, zresztą nawet nie wiem, czy to jest takie potrzebne. Potrzebne jest to, żebyście wiedzieli, że tak, cewnika nie można zamoczyć. Cewnik musi być zawsze suchy, ten opatrunek, który macie. I ja bym chciała Was uczulić na jedną rzecz. Ja zaobserwowałam, jak wiecie, ja się dializuję na przetoce, ale zaobserwowałam coś takiego, że bardzo często pacjent jest pytany na koniec, czy chce, żeby to jeszcze dokleić. Czyli jak jest zmieniony opatrunek, bo po każdej dializie jest zmieniany opatrunek, chyba że ktoś ma opatrunek foliowy, to tam producent zaznacza, że można go wymieniać raz w tygodniu. I jeżeli ktoś nie ma uczulenia na tą folię, no to to jest też dobra opcja. Stacje dializ są wyposażone, przynajmniej moja jest. Ma i takie plastry i można sobie wybrać. Najczęściej jest to tak, że się pytają, czy chce ten foliowy pacjent i się testuje, czy się nic nie będzie działo. No bo jak się będzie coś działo, będzie ta skóra zaczerwieniona, czy będziemy tam czuć, że to jest cieplejsze. Tak jak na przetoce to ma być cieplejsza w przetokach trochę, ale jeżeli chodzi o cewnik, no to wszystko, co jest cieplejsze, czerwone, jakiś wyciek, cokolwiek się dzieje dookoła tego opatrunku, czy w pobliżu wyjścia tych kabelków, to wszystko zgłaszacie i to szybko zgłaszacie. Nie to, że a, powiem na następnej dializie, tylko po to jest telefon, bierzecie ten telefon i dzwonicie i jest działanie, bo czasami trzeba wdrożyć od razu antybiotykoterapię i to może być naprawdę kluczowe, może zapobiec wystąpieniu na przykład sepsy, bo jeżeli dochodzi do zakażenia przy ujściu od cewnika, to jest bardzo szybka droga. No, to jest cewnik, który jest włożony, jest obcym ciałem w naszym ciele. Także samo to już mówi nam o tym, że to jest zwiększone ryzyko zakażenia. No i też nie panikujcie od razu, że to jest takie straszne, bo ja to teraz tak mówię, ale ja muszę Was uczulić na to. Znaczy muszę, no chciałabym, żebyście wiedzieli, z czym to się je. Bo to może uratować Wam życie często.
W sensie, że jeżeli nie zareagujecie i dopuścicie do tego, że na przykład przez weekend tam się będzie coś rozwijało, to może już być no, dla Was bardziej męczące leczenie tego, niż gdybyście zareagowali od razu. Czyli to powinno Was zaniepokoić, jak jest jakiś wyciek, jakiś wysięg, jakaś ta skóra jest taka dookoła bolesna, jak tutaj tak dotkniecie. Nie wolno tam manewrować nożyczkami, nie wolno tam golarki wysyłać. Żadnych kremów, perfumów, nie wiadomo czego. Przede wszystkim tego cewnika nie można zamoczyć. Czyli jeżeli chcecie się kąpać w wannie, no to ja Wam od razu mówię, że to odpada pod warunkiem, że nie macie jak tego zabezpieczyć, bo jeżeli macie jak zabezpieczyć ten cewnik, a są plastry do tego, tylko to trzeba sobie samemu kupić we własnym zakresie i to nie jest tania przygoda, no ale różnie to jest z naszymi sytuacjami finansowymi, może kogoś jest stać na taki plaster, chociaż nie wiem, no coś rozmawiałam ostatnio i było, że około 100 zł kosztuje, ale to jest na jedno użycie, także nie wiem, czy kąpiel jest tego warta, czy nie lepiej zabezpieczyć go tam, jak ja zabezpieczałam nawet taką folią, kupiłam sobie taką rolkę z takimi foliami i zabezpieczałam, żeby się nie zamoczył i się udało, dało się brać prysznic przez te 2 miesiące i się nie zamoczyć, ale to jest bardzo istotne, żeby go nie zamoczyć. Nie jest tak, że o dobra, to tam się nic nie stanie, że się zmieni na przykład plaster. Sami nic nie zmieniacie. Sami nie kombinujecie przy cewniku. Wszystko robi pielęgniarka i nie pozwalacie na to, żeby ktoś inny, w sensie jakby coś się działo gdzie indziej, bylibyście na jakimś innym oddziale, czy trafilibyście na SOR z jakichś innych powodów, stałby się nie daj jakiś wypadek, czy złamalibyście rękę, no cokolwiek by się działo, to nigdy nie pozwalacie, żeby Wam tam ktoś to odkręcał, coś do tego podawał, cokolwiek robił z tym cewnikiem, chyba że jest to związane z resuscytacją i z tym, żeby ratować Wasze życie, to wtedy medycy mogą tego użyć, żeby bardzo szybko podać Wam leki, ale to już jest w sytuacji naprawdę zagrożenia życia. Wtedy tak. Tak samo jest z przetoką. Do przetoki też nie pozwalamy sobie niczego podać, niczego z niej pobrać, chyba że jest zagrożenie życia. Ale no, jak sami słyszycie, no, to już naprawdę musi być jakiś taki przypadek, że oby ratownicy medyczni byli na to wyczuleni i wiedzieli o tym. Ja znam jednego ratownika, który się u nas dializuje, no i więc on tą wiedzę ma. Jakbyście trafili na niego, no to super, bo wszystko by wiedział, co zrobić. Ale różnie bywa. Ja czasami, no jak jestem u dentysty i proszę, żeby pani, która pomaga dentyście, asystentka jego, nie kładła mi się na przetokę, no to oni w ogóle są w szoku, co to jest przetoka i tak dalej. Jak proszę o zaświadczenie do przeszczepu w momencie, kiedy leczę zęby, bo robię to ciągle od nowa, bo ciągle coś się psuje, no to słyszę zdanie, a kiedy pani ma ten przeszczep? Także wiecie, no to nie jest tak, że każdy lekarz będzie specjalistą w dziale nefrologii czy dializoterapii. To już Wy musicie mieć tą wiedzę i w razie czego no już zadziałać, tak? We własnym interesie. Nie dajemy tam nikomu wtykać paluchów. To musi być zawsze czyste i nie można też uciskać tego cewnika, w sensie, żeby sobie założyć jakiś mega obcisły golf czy coś takiego. Tego unikamy. Są też cewniki, które są instalowane w pachwinie, no to już tym bardziej trzeba tam uważać, żeby tam się nic nie stało. Bo czasami jest tak, że ktoś już miał cewnik wyżej i on się popsuł, czy tam się coś zapchało i trzeba było szybciutko wymyślić jakieś inne dojście, no i wtedy jest to cewnik w pachwinie, więc też no, nie jest to komfortowa sytuacja, ale też do ogarnięcia, też do przeżycia. Musicie pamiętać, że w momencie, kiedy Wam zakładają ten cewnik, to jest bardzo istotne, po pierwsze, żebyście się dobrze zmierzyli, jeżeli chodzi o Waszą wysokość. Dobry musi być ten wykonany prawidłowo rentgen, ale raczej to wiedzą ci ludzie, którzy to ogarniają, że to się musi zgadzać, bo jak będzie zły wzrost, to później ten cewnik może być troszeczkę tak o centymetr, o dwa i na, no, nie pójdzie to tak, jak powinno. Ja tak miałam, że miałam o 2 centymetry różnicy i no, na początku współczuję pielęgniarką, które musiały mi robić dializę na nim, bo on cały czas wył.
Tak, w momencie, kiedy jest zakładany cewnik, bardzo ważne jest, żeby słuchać, co do Was mówi osoba, która Wam go zakłada, czyli to, w którą stronę macie wziąć głowę, jak ją trzymać, że się w tym momencie nie ruszamy. Mega ważne, bo jak będziecie współpracować, będzie to trwało naprawdę dużo, dużo krócej i unikniemy jakichś błędów. Także to, spojrzę sobie jeszcze w notatki, co ja miałam powiedzieć, bo nie patrzę tu wcale, a mam bardzo ładnie zredagowany tekst od Sylwii, dziękuję bardzo, naszej oddziałowej, która dla mnie jawiła się jako specjalistka od przetoki, okazuje się, że cewnik też, więc bardzo fajnie, dziękujemy Sylwia, bo to jest wiedza, którą można przekazać dalej, a nic nie jest dla nas cenniejsze. Czy ja o czymś tu jeszcze nie powiedziałam? A no właśnie, tutaj jest napisane, że preferowane miejsce do założenia tego cewnika to jest właśnie prawa żyła szyjna wewnętrzna. No ale tak jak mówiłam, decyzję od tego podejmuje lekarz, który zleca tam, żeby to założyć. Tak, w pozycji leżącej będą Wam to dezynfekować skórę przy miejscu wkłucia. To jest znieczulone. Nie wiem, czy można nazwać bólem, raczej czymś takim niekomfortowym, takim uciskiem, no coś takiego, ale to naprawdę, no, samo przecięcie trwa sekundy i jest ta skóra znieczulona, więc okej. Okay. My teraz, aha, właśnie, jeżeli Wam po tym zabiegu, kiedy już Wam zrobią ten cewnik, coś tam będzie uciskało, uwierało, trzeba też o tym mówić, natomiast pierwsze parę dni może tak być, zanim ten cewnik się ułoży, znajdzie tam swoje miejsce. Ja też tak miałam, byłam cierpliwa, czekałam, natomiast czasami zdarza się, że piszecie mi w mailach, że to trwa miesiącami i ja wtedy rzucam wszystko i piszę elaborat na ten temat, bo tak nie może być, żebyście Wy mieli cewnik, który jest tunelizowany, permanentny i no na każdej dializie, żebyście cierpieli, że Was coś tam boli. Tak być nie może. To trzeba zgłaszać i coś z tym robić. A właśnie, często po założeniu cewnika, i ja też tak miałam, jest wykonywany jest wykonywany RTG, żeby zobaczyć, czy on jest prawidłowo założony, czy dobrze wchodzi do serca. Ja jeszcze dodatkowo zaraz po włożeniu tego cewnika, to miałam na następną dobę zrobione echo serca, żeby też zobaczyć, czy on tam dobrze do tego serca wchodził. Dobrze, to mówiłam. Właśnie, jeżeli chodzi o wady cewnika, bo też takie są i w sumie, jeżeli by się zapytać kogokolwiek z lekarzy, pielęgniarek, co jest lepsze, to zawsze powiemy, oni powiedzą, że przetoka, medializowani też powiemy, że przetoka, chyba że ktoś jest bardzo wrażliwy na kłucie i no, nie jest w stanie tego psychicznie przejść. To jest często, cewnik jest jedyną jego opcją, albo po prostu ma za słabe naczynia własne i z jakiegoś powodu nie dało się zrobić też tej protezy z Gore-Texu, sztucznej, tak, sztucznego dostępu naczyniowego, no to wtedy ten cewnik to nie jest tak, że to jest czyjeś widzimisię, bo ach, ja nie chcę przetoki, bo to coś tam, tylko no to już są konsultacje poważne z lekarzami, z ludźmi, którzy nie są przypadkowi i wiedzą, co robić, natomiast też jest to bardzo różne, no bo widzicie, ja się tu wypowiadam na temat tego, co ja przeżyłam, co ja zaobserwowałam, ale też jest tak, że jak jeżdżę gdzie indziej i jestem na jakiejś dializie gościnnej, jest takie jedno miasto, nie będę mówiła teraz jakie, gdzie naprawdę 80% ludzi miało cewniki i ja się zapytałam personelu, dlaczego wszyscy mają tutaj cewniki, czy oni nie mają dostępu do naczyniowca dobrego, czy o co chodzi, no bo różnie z tymi naczyniowcami jest z ich dostępnością, no i z tym ja nie do każdego pójdę. Zresztą nawet lekarz mówił, że nie do każdego mnie puści. Nie jest to tak, że mamy nadmiar dobrych naczyniowców,
a raczej jest to z tym problem. Sami często piszecie, żeby Wam dawać kontakty do jakichś innych, bo tam coś nie halo, albo po prostu jest problem z dostępnością. No i tak się zapytałam i bardzo byłam zdziwiona, że nie, po prostu ci ludzie mają wybór i oni nie chcieli mieć przetoki. Było to dla mnie taką nowością, bo ja się nie spotkałam nigdy z tym wcześniej, żeby gdzieś było tak dużo cewników. Raczej tych cewników jest jak najmniej. Chociaż że teraz na sali to mam dwie osoby z cewnikiem. 2 na 5. Tak widzicie, nie? To się tak jakoś rozkłada. Ale no tam, mówię Wam, no to może ja i jeszcze dwie osoby mieliśmy przetokę, bo to była taka duża sala, tylko jedna. Chyba z 15 stanowisk, no i co, no dwie przetoki albo góra 3, a reszta same cewniki. I to takie bardzo dziwne dla mnie było. No ale okej. Okay. Cewnik na koniec pod dializie jest zawsze wypełniany takim płynem, żeby się tam skrzepy nie robiły. I wiem, że są różne rzeczy do tego pukania. I chciałam Wam zwrócić uwagę na to, że ostatnio jedna z osób, które są u nas na grupie wsparcia dla osób dializowanych i ich rodzin, zgłosiła, że zmienili jej ten wypełniacz na koniec i ona miała bardzo dziwne objawy. Rozmawiałyśmy na wiadomościach prywatnych. No i potem trzeba było zadziałać w sposób bardzo konkretny, żeby jej to zmienili, ponieważ no to wyglądało na totalną alergię. Jeżeli drętwiała jej buzia, ona za każdym razem po tym wypełnieniu czuła się bardzo źle, no to to są sygnały, które świadczą o tym, że trzeba to zgłosić. Często jest tak, że pacjent dializowany nie zgłasza pewnych rzeczy, ponieważ myśli, że to jest wpisane w dializoterapię. No nie do końca tak jest. Są rzeczy, które owszem, no musimy znosić, bo jakby nie ma na nie rozwiązania. Ale jednak większość rzeczy warto zgłaszać. Najwyżej powiedzą Wam, że się z tym nic nie robi i jest to normalne, ale zapytać zawsze można. Jeżeli nie będziemy zgłaszać takich właśnie rzeczy, że no tak jak tutaj, tak, że działo się coś takiego, no mi, ja nie jestem lekarzem, nigdy nie patrzcie na to, że ja coś wiem na pewno super i że wiem wszystko, postradałam wszystkie rozumy, absolutnie nie. Ja uwielbiam, jak Wy mi piszecie, że coś powiedziałam źle, ja wtedy mogę to naprawić, mogę się douczyć, super, super akcja, ale opcja, że coś jest nie tak, bardzo nie tak, powoduje u Was dyskomfort, bo ta osoba bała się jechać na kolejną dializę. Była cała w nerwach, kombinowała, żeby tylko ją pominąć. No to może doprowadzić naprawdę do takiego stanu, że człowiekowi się już nie będzie chciało i odmówi tych dializ w końcu i umrze, no bo nie da się przecież bez tego przeżyć. Także zgłaszamy takie rzeczy, jeżeli coś dzieje. Jak cewnik ładnie idzie i nie zapycha się, no to jest super. Gorzej, jeżeli jest duży problem z tym cewnikiem na zasadzie, że nie idzie tak łatwo i musicie bardzo nieruchomo leżeć. No niestety, jest to minus cewnika, to, że można się mniej ruszać. Z przetoką jest dużo swobodniej, a na przykład i leżę, i siedzę, i wszystko tam się przewracam z tego boku na drugi. Znaczy wiadomo, nie leżę sobie na przetoce, tylko kładę rękę tak o, na bok i wtedy tutaj reszta mojego ciała, mojego ciężaru tej przetoki nie przygina. No ale z cewnikiem jest tak, że trzeba unikać tego, żeby się nie zsuwać z fotela, no bo wtedy on jest podłączony do maszyny i tam jest pompa i może dojść do tego, że on się wysunie, wyszarpniecie go niechcący. Trzeba uważać na cewnik dużo, dużo bardziej niż na przetokę, chociaż na przetokę też można się przekuć. Różne cuda nie widać się już działy. Sama cuda wyprawiałam, także wiem. No właśnie, tutaj już mówiłam o tym, że ta kąpiel i prysznic to nie jest prosta sprawa, ale też do ogarnięcia. No, musimy się do tego dostosować. Ten cewnik nie może być zamaczany. Jego wadą jest też to, że on może ulec zakrzepnięciu i wtedy już trzeba go wyjąć. Wiąże się to z pobytem w szpitalu, chyba w tej chwili kilkugodzinnym. Jeszcze jak ja miałam cewnik, to wtedy były zasady, że to trwało dobę, ale to było już prawie 8 lat temu, więc Wam nie powiem, jak jest teraz. Może Wy mi powiecie w komentarzach, to zapraszam. Chętnie się dowiem, bo potem wiecie, mogę tą
wiedzę przekazywać dalej, no bo nie wszyscy piszecie komentarze na YouTubie. Większość osób pisze te maile i prywatne wiadomości. Ja to się już zaczynam czuć, jakby to była moja praca. Już na pewno pół etatu odwalam, bo... Znaczy nie to, żebym narzekała, absolutnie. Ja po to żyję, bo innego sensu w moim życiu w tej chwili no prawie nie widzę. Jeszcze tam kilka rzeczy jest. Ale jestem po to, żeby Wam pomagać. To mnie najbardziej nakręca. A jeżeli jakiś komentarz może mi pomóc, żebym ja coś skorygowała, coś, jeśli coś źle powiedziałam, to jest to dla mnie mega, mega cenne. Ja się za krytykę nie obrażam, w sensie krytykę taką, wiecie, no, słuchaj, gadasz głupoty, tak jak było z tym białkiem, kiedy ja podałam te wartości, które to ja miałam narzucone, żeby schudnąć, a to zupełnie inna opcja. 3,5 a 1,5 na kilogram to jest jednak duża różnica. I co? I przeprosiłam, zrobiłam na ten temat wyjaśnienie, no bo to tak nie mogło zostać. I bardzo dobrze, że tak jest, że mi ktoś to napisze. Nie zgadzam się tylko na hejt, który wystąpił pod moim filmem pod tytułem Potas Zabójca. Ja byłam zdziwiona, co się tam dzieje, że mam aż tyle wyświetleń i bardzo dużo komentarzy, ale to jak ze mną tam pojechali, to, no, to jest temat na osobny film, nie będę o tym teraz mówić. Dobrze, no co jeszcze tutaj z tym cewniczkiem? A właśnie, jeśli chodzi o pływanie z cewnikiem, nie ma opcji, nie pływamy z cewnikiem. Nie chodzimy nad morze, żeby pływać. Nurkowanie odpada absolutnie. No jeżeli on nie może być mokry, to chyba jest to oczywiste, ale chyba mimo wszystko, jak czas pokazuje i właśnie wiadomości od Was, no to trzeba o tym mimo wszystko mówić, mimo że coś jest oczywiste. Bo nie wiem, no może komuś nie przyjść w tej chwili do głowy. Nie wiem, no pomyśli, że jak się zaklei, to może pływać w morzu. No nie. Wiecie, jaki tam może być syf, co tam może się dostać z tego cewnika. Te bakterie są przecież tak maciupkie, że ich nie widzimy. No to sobie wyobraźcie, jak one mają łatwo, żeby się tam dostać w takiej sytuacji. A, to sama mówię, to już mówiłam. A właśnie, o, dobre to jest. Ja bym o tym nie pamiętała. Trzeba pamiętać, żeby te zaciski na tych końcówkach, takie dwie diody są. Kabelki, żeby one zawsze były dociśnięte, zakręcone i te korki, żeby były zamocowane. I nie wolno ich samodzielnie zmieniać ich pozycji albo ich odkręcać. To wszystko musi być zgłaszane. Jest trochę zamieszania z tym cewnikiem, przyznajcie sami. I trzeba uważać. My mieliśmy takiego pecha, że był taki jeden człowiek, który miał w poważaniu zasady, którymi trzeba się kierować, żeby, i to był personel, żeby nie dochodziło do zakażeń. Nie będę Wam może teraz mówić, co robił, ale no to było straszne. I bardzo się cieszę, że ta osoba nie została u nas na dłużej, bo stanowiła zagrożenie. Ja się nie boję tego powiedzieć, ale ja od razu mówiłam, że ja się tego człowieka boję. I nie tylko ja, tylko oczywiście to jest tak, że wszyscy mówią, a może z dwie osoby coś powiedzą, zgłoszą gdziekolwiek. Ja nie jestem za tym, żeby pisać na kogoś skargi, mówić za plecami. Mówiłam wprost, rozmawiałam i w momencie, kiedy słyszałam, to nic takiego, no to już była lampka, że sorry, ale... No żebym ja musiała przychodzić i pilnować, co ktoś ze mną robi i w jaki sposób i przypominać o zasadach podstawowej higieny, o tym, że jeżeli coś spadło, to idzie do śmieci, a nie do pacjenta. Na szczęście to jest marginalny przypadek, który był, poszedł, a jest, tak jest wszystko ok. Nie narzekam na te rzeczy, ale zawsze uważam, że lepiej porozmawiać z pielęgniarką niż na nią skarżyć komuś tam. A właśnie, bo jeżeli chodzi o te korki do cewnika, czemu one muszą być dokręcone, czy to jest takie ważne, żeby krew nie wypłynęła, czy coś? No nie, nie chodzi tylko o krew, żeby ona nie wypłynęła, co jest rzeczą oczywistą, ale chodzi o to, żeby się do tego cewnika nie dostało powietrze, bo wiecie, to jest, no, to jest groźne dla nas.
No właśnie, no i tutaj jeszcze Sylwia pisze o tym, co mówiłam, że personel wie, co ma robić, wie, jak ten opatrunek zmieniać, także nie dyktujcie, że już żeby tam już na koniec nie zaklejać, bo niewygodnie. To jest dla waszego dobra. Wiem, że są osoby, które mnie za to zjedzą i powiedzą, o, co ty tam gadasz, ja tak robię i nic się nie dzieje. No kurde, ale po coś to wymyślili. Wiem, że nie zawsze jest tak, że te standardy są do końca przemyślane, bo no kurde, są rzeczy, o których ja nie mogę mówić. Ale jakby wam to tak inteligentnie ująć. Nie no, po prostu są pewne rzeczy, które są pisane i zlecane, żeby były w taki, a nie inny sposób określony, nam stosowane, a wiecie, teoria jedno, praktyka swoje. Trzeba to tak zrobić, żeby to było bezpieczne i dobre. Niektórzy ludzie piszą takie zalecenia, którzy w ogóle nie wiedzą z czym, co, jak. Mam takie wrażenie czasami. A firma musi się stosować do tych wytycznych, no bo musi. Inaczej byłoby źle, a to też dla nas źle. Jeżeli dla firmy źle, dla stacji dialy źle, to dla nas źle. To pamiętajmy o tym. Jeżeli jest coś, co może stacji pomóc, no to trzeba tak robić. Tylko, że też nie ze szkodą dla siebie. Wiecie chyba, o czym mówię. No dobra. I teraz ja będę bezczelna i przeczytam te kilka istotnych informacji, w przypadku których trzeba się kontaktować ze stacją dializ, dobra? Mam nadzieję, że Sylwia nie ma nic przeciwko. Krwawienie z ujścia cewnika, złe samopoczucie, podwyższona temperatura ciała, dreszcze, ból wokół ujścia cewnika i wyciek z ujścia cewnika. Chyba o tym mówiłam, poza tymi dreszczami i temperaturą, także okej. No to się wszystko wiąże z tym ryzykiem zakażenia, tak? O którym już mówiłam. No i myślę, że ostatnie, o czym trzeba powiedzieć, to tak, jeżeli tam was coś swędzi, a często to u nas występuje ze względu na to, że mamy te fosforany podwyższone i często jest coś takiego jak świąt skóry, nad czym też się da zapanować, jakbyście mieli problem, piszcie do mnie, to wam podpowiem. Tylko ja zawsze mam jakieś pytania, to nie jest tak, że wy mi napiszecie i ja od razu wiem. Muszę czasem dopytać. Wtedy wy mi dosyłacie najczęściej swoje wyniki, albo czasem jeszcze czekamy miesiąc, żeby je porównać, bo nie każdy z was się jeszcze nauczył interpretować wyniki badań, a jest to bardzo istotne z tymi fosforanami, właśnie jeżeli się ma cewnik, bo jeżeli skóra swędzi, no to teraz czemu ona mnie swędzi? Czy ona mnie swędzi od cewnika? Czy ona mnie swędzi od plastra? Czy ona mnie swędzi od fosforanów? Nie wolno drapać okolic cewnika. Nie wolno, no bo jak bierzecie rękę, drapiecie skórę, no to jakbyście spojrzeli pod mikroskopem, co tam się dzieje, to byście przestali to robić. Jest taka opcja, że jeżeli kogoś swędzi skóra nawet na tle nerwowym, to lekarze mogą przepisać hydroksyzynę i ona na mnie nie działa, ale ja mam ADHD i u mnie leki na uspokojenie działają odwrotnie, ale u osób, które nie mają ADHD, są jakby neuronormatywne, to warto tą hydroksyzynę w najmniejszej dawce, ale brać, bo ona ma takie działanie, że pomaga na ten świąt, w sensie, że człowiek się tak nerwowo nie drapie. Nie wiem, jak to działa, ale działa. Porozmawiałam i z lekarzami, i z pacjentami, no, że na mnie nie działa, to nie znaczy, że będę negowała, że na kogoś innego nie działa, bo ja wiem dlaczego, bo już się dowiedziałam, że to, że mam ADHD, w wielu wypadkach wyjaśnia, że u mnie niektóre leki działają zupełnie inaczej. Nie tak, jakbym chciała. Ale tak jest, że hydroksyzynę się daje na to. No i ostatnia rzecz, o której trzeba powiedzieć. Nie można tego cewnika wystawiać na słońce do opalania, w sensie, że się tak jakby, no nie wiem, no kobieta jakby wzięła po prostu na bieliźnie się chciała, czy na stroju kąpielowym opalać i cewnik wywalony. Cewnik nie może zostać poparzony, nie może zostać przegrzany, nie może też się przeziębić, bo to od razu my jesteśmy wtedy przeziębieni. Nie wiem, czy wszystko powiedziałam o cewniku. Mam nadzieję, że tak. Z pewnością Sylwia mnie skoryguje. W razie czego to dogram drugi film.
Dobrze, kochani, film ma już prawie pół godziny, więc w sumie tyle. Myślałam, że mi to zejdzie. Mam nadzieję, że wszystkim powiedziałam. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie do mnie napisać. Tylko pamiętajcie o tym, że jeżeli piszecie do mnie przez stronę, to te wiadomości, bo ich jest... No jest ich bardzo dużo i często jest tak, że one mi wpadają, ja je czytam, odpisuję. W międzyczasie ktoś pisze i ja już tego nie widzę, bo jakby przesuwa mi się to wszystko do góry. Jeżeli nie zajrzę tam, nie będę w tym dłobała jakoś tak mocniej, to często nie widzę tych wiadomości od razu, one później wskakują, że nie miałam żadnych, nagle mam pogrubione, widzę, że ktoś pisał. No i ostatnio była ta awaria, że wiadomości ze stycznia dopiero mi wskoczyły. Także ja nie wiem, dlaczego tak jest. Pisałam do Facebooka i zgłaszałam, robiłam im screenshoty i opis sytuacji, no ale oni piszą, że to się może zdarzać, ale no oni nie wiedzą, czy tam wszystko niby jest w porządku. Więc możecie do mnie pisać na mojego prywatnego Facebooka albo na Instagram. Ja najszybciej odpowiadam na Instagramie na prywatną wiadomość. Oczywiście tam się nazywa tak samo, Dializa to nie wyrok. No okej. Chciałam też jeszcze podziękować moim patronkom. Jest was w tej chwili 6. Jest to Ania, druga Ania, Beata, Gosia, Monika. Dobra, bo o kimś zapominam. A wiem, no właśnie, nie wiem jak masz na imię. Ale ta osoba ma profil na Instagramie, możecie do niej zajrzeć. Nazywa się Życie z Nerą. Bardzo się o ciebie bałam, że nie zdążysz do dializ dotrzymać. Jestem bardzo zadowolona, że w końcu się udało, że do tych dializ dotrzymałaś i że już je masz. Bardzo się cieszę, jesteś bardzo dzielna, a to co przeszłaś, no nie zazdroszczę. Pamiętam te noce, kiedy o 3 rano dostawałam od ciebie wiadomość, że potas poszedł do góry i co robić. No, łatwo nie było, ale widziałam już, że jest przetoka, że już dializa działa. Zresztą no, jesteśmy cały czas w kontakcie, wiadomo. To, że filmy się nie pojawiają jak najęte co chwilę, to nie znaczy, że ja tutaj nie jestem dla was, bo dobrze wiecie, że jestem. Czasami mi piszecie, że pisaliście do mnie i ja się nie odezwałam. Mówię, przepraszam was bardzo, no ale najszybciej na Instagramie. Ja na Instagramie nigdy nie mam zaległości, bo ja nie wiem, no po prostu to dla mnie... Ja na Instagramie dużo działam, dużo robię, nie tylko jeśli chodzi o ten kanał, bo mam też inne rzeczy tam. I to jest dla mnie bardzo łatwy interfejs. Ja się bardzo szybko przełączam, tam mi się nic nie zawiesza. Także zachęcam, piszcie do mnie tam, piszcie do mnie tutaj w komentarzach, jakby co. Kontakt jest, jestem dla was tak długo jak będę żyła i będę w stanie, no to zawsze wam pomogę, doradzę i też się bardzo chętnie uczę czegoś od was. A jeżeli cenicie sobie treści, jakie dla was przygotowuję, to możecie zostać moimi patronami na Patronite. To mi bardzo pomoże. Nawet nie wiecie jak bardzo, nie będę o tym mówić, bo to by mogło być źle odebrane, ale mega mi to pomaga. Różne są tam opcje. Możecie mi też postawić wirtualną kawę. Też ostatnio trzy kawy mi jedna osoba postawiła. Ja dobrze wiem, która to jest osoba i mam nadzieję, że tam się wszystko dobrze dzieje. W razie czego też pisz do mnie. Zresztą wszyscy możecie pisać. A jeżeli mnie nie ma, no to zawsze jest grupa wsparcia. Gosia bardzo prężnie tam działa. I chciałam wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o Gosię, to ona ma ogromną wiedzę i ona ma wiedzę większą ode mnie. Gosia się nie udziela, nie tworzy filmów, ale jest naprawdę bardzo dużym wsparciem dla wielu, wielu ludzi. Również dla mnie. Są momenty, w których ja sobie nie radzę i co robię wtedy? Piszę do Gosi. To jest naprawdę mega cudowna osoba. Ona nie owija w bawełnę i tak jak mówię, ma wiedzę, stara się zawsze pomóc. Ma bardzo, bardzo dobre serce. Naprawdę. Polecam tego użytkownika. Jak to się śmiesznie dzisiaj mówi, polecam tego Allegrowicza. Wiecie, tam takie potoczne teksty. Dobra, nie przedłużam już, bo to już zbędnie za dużo mojego gadania. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku.
No i bardzo Was proszę o subskrybowanie tego kanału, bo to mi bardzo pomaga. No i o oglądanie moich filmów, bo to też mi pomaga. Jeszcze mi bardzo dużo brakuje, żebym mogła przejść z tym YouTube'em troszeczkę dalej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za to, że wysłuchaliście tego odcinka. No i do zobaczenia. Jeżeli macie jakieś sugestie, pytania albo tematy, o których chcielibyście, żebym powiedziała, to tutaj na dole w komentarzach jest na to idealne miejsce. A tego filmu można posłuchać również w postaci podcastu na Spotify, Apple Podcast i na wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Cześć!